że studio, ja mówię, że jest zajebiste, że mówię, kocham takie akcje. Rozumiecie? Takie back to back jest Gigi. A my teraz gadamy na luzie, czy już do kamery? Jeżeli cokolwiek kochasz i chcesz to robić profesjonalnie, być w tym dobrym, no to niestety, ale ceną za to jesteś cały ty. Po prostu. Ale wy się teraz mikrofony w łapę, już to, dobra, już klasę. Nie? Gramy normalnych, nie? Wiesz, no mamy to szczęście, że jesteśmy dość tacy obyci, no, w imprezach. No, już trochę mniej się stresujemy i potrafimy podejść chyba bardzo naturalnie, co? Tak, w sensie do... Znaczy, ty jesteś sztuczny, ale... Ale tego nic nie wiem, nie? Więc ja cię znam, więc wiem, że ściemniasz, nie? Ale ogólnie tak. Tak to wygląda po prostu z boku. Rowerkiem wraca do Warszawy, no, tak jak ustaliliśmy. Znaczy, to jest najpierw ten moment, ja sobie zasłużył. Do pociągu wskoczył. Nie rozmawia z sobą. A wczoraj on mówi, że wczoraj odwaliliśmy kawał roboty? Tak mówiłem. Ale nie, kawał takiej muzyki, której tam nie było. No i taki był stary plan, bo to nie jest sztuką, jest przyjść i zagrać to samo, co wszyscy, tylko sztuką jest gdzieś tam przekazywać to, co chcemy przekazać. W naszych ramach, ale też jakby wiadomo, że też to nie były sety jakby z muzyki, takiej, która... Mimo, że to był stream, to i tak jakby ja na przykład liczyłem się, że to jest Sinner, więc ten odbiorca jest też jakby na tym YouTubie trochę też Sinnerowy. Więc takie w moich ramach poszło. Natomiast też gdzieś tam sobie hamowałem się, nie? Ale myślę, że... A ja sobie wymyśliłem, że zagram najlepszego seta wczorajszej nocy i tak zrobiłem, także... Chodzi po secie i można zagrać mięciutko, tak jak tu nie grają. Tak, no bo mięciutko, wiesz, ja sobie wymyśliłem, że to będzie w ogóle coś innego, wiesz, impreza była sygnowana Wyspą, Ibizą, tak? Więc pierwsze co... No nieważne, ale widziałem w telewizji, dobrze? Czy on musi tu być w tym samym pokoju, jak my rozmawiamy? Jestem twoim suflerem. Ja pierdzielę. Weźmy mu ten rower. Jestem twoim hejtmenem. Idź mu już, pompuj te opony, stary, bo to... Bo zawsze chciałeś mieć hejtmena, to masz. Tak, to jest mój pierwszy hejter, to jest mój... Hejtmena, a nie hejtera. Miliona fanów jest jeden hejter i to jest Patrycja. To jest Patrycja. Panie Wejku, skończ pan pierdolić. Mam jakieś poważne pytania, na których on się nie zna, czy my już rozmawiamy? Tak. Gadajcie o produkcji, ty tutaj zamknę mordę, nie? O, nie. Dobra? Ja o produkcji też zamknę mordę, nie? Jakby to, ja stworzyłem póki co warunki, nie? Ale do produkcji. Super stworzyliście warunki, bardzo mi się to podoba. O, ale widzę to. Bardzo jest tu, w ogóle jest przytulny. Tak, jest sympatyczny. Tak, także nie, wczoraj tak już reasumując, przeszła mi zamknij biegunka. Się, ja mówię teraz, Boże. Biegunka mi przeszła, stary, fajnie. Rozumiecie, takie back to back jest Gigi mniej więcej. Pytam o numery, ten o biegunce i niesamowite to jest. Ale a propos pytam o numery, nie? A czasem Gigi ciebie pyta o numery. Tak, co za tak, mój strój, tak. Zrobiłem to na potrzeby, tak, naszej promocji, naszego back to back na Smolnej, które notabene było super. Znaczy nie back to backa, wtedy graliśmy jeden po drugim, nie? Tak. My w ogóle de facto jeszcze back to backa jako takiego nie graliśmy, ponieważ tak, on ma swoją, że tak powiem, ulubioną osobę do grania back to backów, jest nią Sebastian Sadaj z Dusów. I Mija. I Mija Twin, zdecydowanie. A nie, przecież ja z Miją nie grałem backów. Nie grałeś backów? Nie, grałem parę, ale... Tak, nie, tak no. Już teraz poważnie to Sadaj, no z nim... Mnie z kolei naturalnie zawsze parują z Mejkonem, bo... Ja odzwonię, bo jesteśmy na wywiadzie. To się nakręca? Kończ wywiadzie. Super. A to ty z nim grałeś w Tamie back to backa? Co po was Sepskalski grał? Tak, z Mejkonem. No to było spoko. Czyli, na zawsze ale parują. Wiesz, ale tak samo, poczekaj. Wiesz co rozmawiało tam? Coś, czego wcześniej w Tamie nie było. To było, wy zagraliście GW Harrisona When the House Takes Journey. Tak. Ja pierdolę, jak to powiem, tak. Ktoś to w końcu zagrał w Tamie, nie? Ktoś to wreszcie zagrał. Tak, uwielbiam te rzeczy. No. To był wtedy jeszcze okres, gdzie ja bardzo mocno stawiałem na Tech House, tylko i wyłącznie. Ale w pewnym momencie, wiesz, zauważyłem i tutaj z Gigim wczoraj rozmawialiśmy, bo mieliśmy 3 godziny czasu, jak jechaliśmy z Warszawy do Poznania. Także trzeba było pogadać, chociaż z grzeszności. Chociaż wypadało, z grzeszności, nie? Chociaż, bo taka głupia cisza. Lepiej o tym niż o biegunkach, tak? Wiadomo. Tak, wiesz. I nie.
Zależy, czyjej Biedgunce. Rozmawialiśmy, że w tych setach takich stricte house'owych, takich technicznych, groove'owych potrzebny jest taki sznyt, taki delikatny element melodyjny, progowy, tudzież taki inny niż tech house, żeby wzbogacić ten set. Ponieważ półtorej godziny, wiesz, nawet zajebistej selekcji, zajebistych kawałków powoduje, że jednak, wiesz, tracisz ten już poczucie tej fajnej takiej... Takiej może dynamiki takiej i tak dalej. Więc fajnie to przełamać czymś, co ma, wiesz, więcej takiej emocji. To jest ulubione słowo Dzidziego. Zawsze mówię, dzięki wam za emocje, bo super, nieważne. Także no takiej emocji, tak? Dobrze mówię? No, tak bardzo dobrze mówię, bo tak jest. No tak jest. Także jak ostatnio, jak wczoraj słyszałeś, wiesz, zacząłem też troszeczkę innej muzyki próbować, inną muzykę grać. A to nie jest grać. Tak, że po prostu to wróciłeś do tego, co zaczynałeś 8 lat temu? Też troszeczkę inaczej, bo kiedyś grałem progresywy, które były bardziej takie... ja się jarałem Michaelem Cassett, ja się jarałem Erikiem Prydzem, więc automatycznie starałem się robić coś, co, wiesz, wzorowałem się na nim, więc to już było bardziej takie może cukierkowe, lata 80. progresyw, ale bardziej taki melodic house i tak dalej. Potem była ta era moja tech house'u, jest nadal, gdzie się wyżyłem, wypompowałem, bo tam po prostu, wiecie, bomba za bombą. Natomiast zabrakło mi w pewnym momencie czegoś takiego, gdzie, co widzę, na setach Dzidziego. Tutaj uwaga, komplement. Niesponsorowany. On potrafi fajnie zagrać numer melodyjny, który jest, mimo bardzo swojej takiej prostej budowy, potrafi zajebiście ponieść ludzi. I tego mi brakowało. Troszeczkę melodii, dół tech house'owy, ewentualnie house'owy, taki z groove'em, to co lubię, ale żeby nie tylko perkusja, nie tylko jakiś wokal, jakiś ten, tylko żeby jeszcze coś tam popłynęło. No i to wpłynęło na mój dobór wczorajszych kawałków na seta, gdzie jak słyszeliście, było zupełnie inaczej. I docelowo staram się te dwa światy połączyć. I zarówno w mojej produkcji, jak i w moich setach skończyłem. Dziękuję. No, więc dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo proszę, Patrusi. Ej, Gigi, a jak to jest, nie? Jak ja starałem się zasięgnąć słowa u twoich kolegów DJ-ów, to tak jak napisałem... To go nie znają. Nie ma co się dziwić, że zazwyczaj mnie nie widać za DJ-ki, więc... Ale i pytam, no potem ci może powiem, do kogo napisałem. Mówię, robię wywiad z Gigi i Wejkumem, możesz coś napisać o Gigi do mnie, żebym tak mógł wtrącić. On mówi, Gigi jest fanem Tatarów, zagadaj do niego o to. Jadłem wczoraj, tak? Jedliśmy wczoraj. Zapytaj cię o tego wegańskiego. Ty jadłeś tego wegańskiego? Nie. Nie? Wiesz, że takie coś istnieje? Nie. Szczerze, nie ma wegańskich Tatarów. Nie, to tak jak kotlety sojowe. To albo kotlety, albo sojowe dla mnie, bo to wiesz. No, rozumiesz? Masz na ustach. Naprawdę? Ogarnię. A to nie dobrze, chłopaki, jeszcze raz. Tatara masz. To jest takie coś, jak rytuał moich jakby wyjazdów nagrania. Jak tylko jest możliwość zwiedzenia jakiejś knajpy z Tatarem, to robię. I później mam sobie taki ranking knajp, gdzie najlepiej się jadło te mięcho surowe. No i co? No to jest taki fajny dodatek, nie? Ktoś tam lubi makarony, ja też w sumie lubię makarony, ale Tatar to Tatar, nie? Więc jak najbardziej trafiony research. Nie? A to teraz poza researchem, bo nie wiem, czy ty wiesz, czy nie wiesz, a zasięgnąłem też zdania naszych przyjaciół z Tamy. Ty wiesz, że to masz naprawdę grono wielbicielek i to szerokie w Tamie, nie? Zagadałem i też ci może powiem, do kogo później, ale... Dobra. Pierwsze co napisałem, więc coś tam położyliśmy, to rzucisz mi jakąś historyjkę, tam mówi, no co, no wuchta moich koleżanek się w nim buja, nie? Wow. Także stary bookingi w Poznaniu i zagaduj tam do Tamki o temat, no kurwa. Znaczy wiesz, ja ogólnie wychodziłem zawsze z założenia, że nie zagaduję do nikogo ogrania, jak mają ochotę, to mnie ściąga. A nie ogrania. Ja mówię, że wiesz. Tak. Nie, ja nie mogę. Ja wiem, o co chodzi. Do flanek, no widzisz, Wejku. Ja zrozumiałem po pierwszym... Ja też zrozumiałem, głosce. Ale... Po pierwszej nutce wiedziałem, że chodzi o... Ja wiem, ale stary, no nie mogę oficjalnie. Nie, no dobra, Boże. No sobie tak. Żartujemy przecież, no tak. Tak. No tak. No. Zdecydowanie. Prawda? No. Jest fantastyczny w wstrzymaniu klasy. I klaserów. Tak. Tej, to mam, to wiem. Zadać ci jakieś pytanie bez słów? Nie. Nie? Nie. To ja ci k***a zadam. Widzą dobrze?
O co chodzi? Nie wiem. Szczerze nie wiem. Nie spotkałem się. Słuchajcie. Oprócz dobrej muzyki jest jeszcze ważna dobra promocja. Jedno bez drugiego nie ma sensu, jeżeli chcesz gdzieś tam się przebijać. No i a że mam chorą głowę i co wykorzystuję, no to wpadłem na pomysł, żeby się napić Bambino. Nie, nie czkałem. Nie, nie, kreskówki oszukują. Nie ma, że właśnie nie, że czkasz, nie ma czegoś takiego. Nie, jest zgaga, potem jesz kanapkę z żółtym serem, smakuje jak, nie wiem, stół. Generalnie jest niedobre, no. No, także tak, spoko. Tak, cieszę się, że poszło w świat. Bardzo się cieszę. Bo dużo straciłem zdrowia na tym filmie. Skoro ty dałeś mi komplement, ja też nie zawaham się, jak go ci użyć tutaj. Jeżeli chodzi o Sebastiana, promocję ogólnie... ona jest chora, ale jest zajebiście skuteczna, to jest raz, ale dwa, jest taka prawdziwa. I on taki faktycznie jest i jakby mogą niektóre osoby robić też taką chorą promocję, ale to już nie jest to, to już jest jakby widać nieraz niektórzy... może nie próbują jego naśladować, natomiast też na siłę chcą być zabawni i to średnio wychodzi. A ty opanowałeś sztukę teleportu, czy co? Słyszałem, że ty w trzech miejscach w jednym nos grałeś? Czterech. W czterech? A no przecież. Tak, ja trzy. Sylwestek w zeszłym roku. Ja trzy, on cztery. No. Nie no, tak się ułożyło. Nie no, wiesz, była taka sytuacja, że ta jesień i ta zima była taka, powiedzmy, mieliśmy obfitą w grania. No i się złożyło, że w Sylwestra dostaliśmy kilka propozycji. Rozłożyliśmy mapę Warszawy, bo wszystkie chyba w zeszłym roku były w Warszawie? Czy coś mieliśmy poza? Chyba wszystko w Warszawie. Wszystko w Warszawie. Dwa lata temu ty akurat nie grałeś. A nie, grałeś wszędzie. W tym pałacu. Tak. Tak. I stamtąd nas, no. Jeszcze wrócę. Rozłożyliśmy mapę, zobaczyliśmy, co jesteśmy w stanie zrobić, dogadaliśmy się z promotorami. Tu będziemy o tej godzinie, tutaj. A że... drugi wyszedłem w domu, wróciłem o 8 i wszystko ogarnię. U nas jest też ten plus tych miejsc, w których gramy, że one są długo otwarte. I dzięki temu te nasze sloty da radę połączyć. Są elastyczne, bardzo elastyczne. A że też jakby myślę, że zarówno ja i Wejkum potrafimy zagrać warm-up, prime time, jak i closing. I R&B na weselach, zapraszam do współpracy. Tu jest link. No. Więc spoko, nie? A Sylwestra robimy sobie dzień później, nie? Taki... Mówię tak sobie, się. Mam ochotę. Nie będzie to wyglądało? Nie, tylko brzusko. Nie mam brzusko. Ty tak gdzieś nie szalejesz, nie? Na socialach jak... Nie, wiesz co, ja tylko dziękuję ogólnie ludziom za to, że żyję. I... Ja nie szaleję, Boże, no trzeba... Ej, ja uważam inaczej. To się nagrywa, bo to są ważne słowa. To są ważne takie o życiu. Każdy z nas ma jakichś swoich idoli. Takie łezkę powinieneś mieć. Ma swoich idoli, których gdzieś tam obserwuje. Instagram, Facebook, czy kiedyś po prostu czekało na ich film, się czekało na ich film, czy program. Zawsze czułem takie cieplutko w serduszku i było mi miło, kiedy facet, powiedzmy, nie wiem, jakiś, nie wiem, Jude Law albo Bruce Willis potrafił się jakby ze swoimi obserwującymi czy fanami, potrafił się gdzieś tam zjednoczyć, może troszeczkę, wiecie, tak wyjść, pokazać, że on nie jest jakiś taki bufon, tylko że jest taki człowieczy, fajny chłopak i tak dalej. Ja to sobie zawsze doceniam i sobie powiedziałem, kurde, jak kiedyś będę coś robić związanego ze sztuką i będę miał jakiś malutki chociaż fanbase, to nigdy, ale to przenigdy nie dopuszczę do tego, żeby było o, Wejkum, to jest, nie, to, nie, to trzeba i chcę być zawsze tak jak najbliżej ich, jak najnormalniejszy i żeby po prostu, żeby nigdy nie było żadnej granicy, żadnych podziałów, tylko żeby była wspólna jedna taka fajna energia, zabawa i to jest the point. I uważam, że gdyby tak się zachowywali sportowcy, aktorzy, czy jacyś inni naprawdę super 1000 miliardów razy ludzie popularniejsi niż ja, bo jestem popularny na Ursusie w Warszawie i na Nowych Włochach i na tym się kończy moja popularność. Tylko Nowych, no? Tylko Nowych Włochy, bo Stare Włochy to już nie, to tam już bardziej DJW, Wojtek i tak dalej, to już to są te rzeczy. Tak, to gdyby oni byli troszeczkę, że tak powiem, bardziej tacy przyziemni, to by to też troszeczkę fajnie inaczej wszystko wyglądało, ten cały show biznes, który jest, jak wszyscy wiemy, Rozumiem. Ciężki, skomplikowany.
i tak dalej. Włosy pogubione. Także ile w życiu jeszcze bym nie osiągnął, a zamierzam bardzo dużo osiągnąć, bardzo dużo, to nigdy to nie wpłynie na moje podejście do ludzi, bo trzeba kochać i szanować ludzi. Wujaczka, damy sobie? Oczywiście. Tak. Tak. Także, jakie było pytanie? Bo poleciałem, nie? Popłynąłem gdzieś tam na bok. Znaczy, zadałeś sobie sam i odpowiedziałeś, że to jest spoko ogólnie. W ogóle dałeś odpowiedź na pytanie, którego jeszcze nie było, nie? W ogóle. No jestem, niewyspany jestem, więc tak się ciesz, bo wolniej myślę. Wolniej, dużo wolniej teraz. No. No i tak reasumując, bo trzeba cię już tak... Od Sylwestrów, no. Tak, trochę popłynąłeś. Ale organizacyjnie. Jak ty tak nie szalejesz, ale jako organizator, ty bardzo mocno poleciałeś w swoim życiu też, nie? Karierę jako organizator. No trochę tam, trochę się zrobiło tych imprez, ale myślę, że też... A jak ten wasz cykl nowy, ten tajemniczy ogród? Jak go podsumujesz? Bo w sumie przy tym COVID-zie, teraz były plenery, to był w sumie jedyna taka luka, nie? Między lockdownowa. Ogólnie mamy to szczęście, że z Izą Mio Twin ogólnie... Pozdrawiamy Izu. Pozdrawiamy. Bo tak, Tajemniczy Ogród powstał po prostu w tym roku, natomiast w tamtym roku mieliśmy cykl na Wacie Cukrowej nad Wisłą, Tajemnicza Rzeka. Wata cukrowa w tym sezonie dosyć późno, że tak powiem, się obudziła. My nie mieliśmy świadomości, czy w ogóle właśnie w tym czasie covidowym coś tam się otworzy. Tam się do Tajemniczego Ogrodu dołoży, nie? Bo tam u was na imprezę tak słyszałem, że często ziołami pachnie, to... Tak. Pierwsze słyszę. Tak, tak, tak. Znaczy u nas akurat stricte od nas nie, ale od znajomych z Liżajki jak najbardziej. Tam już pompino i bazylię. Słuchaj, tak. Posiedzimy przez 2 godziny. Jest fajnie. Jakieś kanapki dadzą na bank. Jest fajnie. Na bank dadzą kanapki. Więc wracając do twojego pytania. Zrobiliśmy transfer do Iskry. No. Ze względu na to, że Iskra jest w ogrodzie, więc stwierdziliśmy, że fajnie zmienić też nazwę pod Tajemniczy Ogród. Pierwsza impreza świetna. W ogóle frekwencja nas naprawdę miło Która zaskoczyła. Która impreza? Na Thompsonie zaprosiliśmy cię świadomie. Było super. No, nie pasowałeś tam, no co mam ci powiedzieć. Po prostu. Ale się domagał, on na przykład... Nieprawda! Prosi się o granie. Nikt w życiu go nie poprosiłem tak? o granie. Mam screen. Pokaż. Mam screen, bo wiedziałem, że przyjdzie taki moment, że będę musiał ich użyć. Misiu, jestem na wywiadzie, chcę coś pilnego. Cześć Paulina. Poczekaj. Pozdrów wszystkich. Cześć Paulina. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Buziaki. Słuchaczy, no pa. Pa. Super. Jesteś w porządku. Jesteś w porządku. Kocham cię jak swoją. Tak, bo to się wytnie. No mów. Później druga impreza. Niestety chyba na drugiej imprezie nie mogłem być ze względu na... Ojej. To bardzo smutne. Pewnie karma cię dojechała. Ciebie zresztą też był. A to w tym czasie, kiedy byliśmy przyziębieni. Nie mogliśmy być. Przyziębieni i uwięzieni. Mieliśmy glutka. Glutka. Gila. Tak, to gila tak, się tak. mówi. No. I bardzo żałuję, że nie mogłem być na tej imprezie z tego względu, że zaprosiliśmy superproducenta z Łodzi, Odrę. Kto jeszcze nie słyszał o tym gościu, to polecam. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Odrę. Tak. Naprawdę świetny gość. Notabene zwycięzca konkursu na Smolnej. Kontest. Smolna Kontest. Czyli facet niby taki nowiutki, świeżutki na rynku, ale z bardzo już mocnym warsztatem, z wielką wiedzą produkcyjną. Drum and bass robi. Tailowasi go grają, Odra. Nie tylko. Colin. Trzeba chyba siebie dzisiaj promować. Chyba tylko siebie. Nie, żartuję. Pozdrawiamy Odrę, zajebisty chłopak. Bardzo zdolny. Więc ta impreza też wyszła fajnie. Nie widać mi brzucha? W sierpień. We wrześniu już było zimno. I ta frekwencja mimo to była okej. Natomiast w porównaniu do tych jakby wcześniejszych dwóch imprez już wiadomo, że było trochę mniej tych ludzi. Natomiast i tak byliśmy zaskoczeni. Poznańska edycja? Spoko? Super. W ogóle to... Wtedy razem akurat... A, wtedy mnie zaprosiłeś, tak? Nie, dokleicie, Piotrek dokładnie cię dokleił do line-upu. Nie, to ja załatwiłem to granie. Chcieli mnie, a ja powiem, to może jeszcze ich. No dobra, nieważne. A że nazwa była okej, okay, no to... Nie, w ogóle to był tak świetny czas w zatargu. Super było. Przypomniałem sobie właśnie. I to była de facto...
pierwsza impreza, na której świadomie nie ustawialiśmy godzin grania line-upu całego. Pytano nas do tak naprawdę godziny 19, kto której gra, impreza startowała chyba o 20. Daliśmy komunikat, że nie wiemy, bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę. Do 7 rano o 20 graliśmy. Tak, i stwierdziliśmy, tak, że jesteśmy na tyle komplementarni muzycznie, że też właśnie każda z naszej trójki potrafi zagrać w każdej godzinie. I tak zaczęliśmy. Wejkum poszedł sobie zagrać warm-up. Ustawiliście go na jedno miejsce, da? Znaczy on sam się zgłosił, bo stwierdził, że w sumie to kto ma zacząć, jak nie on, więc zna swoje miejsce w szeregu. I fajnie, bo... Podobał ci się ten warm-up. Szczerze? Tak. Ale szczerze? Tak. Tak. No. więc później niż nie, już po prostu graliśmy w ten sposób, że ja szedłem, za chwilę patrzę, o, jest Iza i widzę, że Iza chce już grać. Pyk, później Wejkum wszedł po Jagerze, to tak spokojnie. Nie, było zajebiście. Uważam, lepiej niż na początku. Nie, stało. więc przez całą noc się zmienialiśmy tak na luzie, nie? Na freestylu. No to jest doświadczenie, nie? I to jest chyba to, tak. Znamy się, każdy wie, co mniej więcej gra i tak dalej, więc że jest w stanie się dostosować. Gdzie ta ekipa, aby się tak trzymać tą ekipą właśnie? W ogóle. No pierwszy raz na oczy widzę. Szczerze, na BlaBlaCarze go złapałem, bo zdaje, że tanie było. Pewnie mamy mnóstwo wspólnych imprez i w line-upie nas coraz częściej gdzieś tam razem obok siebie wrzucają. Specjalnie was tak utożsamiają? Myślę, że tak. Myślę, że po prostu to też jest tak. Pięknie się uzupełniamy. Tak, no i... tak. W sensie jestem... 8 lat temu... Nieważne. Nie idę w tą stronę, no. W tę stronę. No sprawdzimy to później, dobrze. 8 lat temu była sytuacja tego typu, że ja prowadziłem, współprowadziłem klub w Warszawie Afterlife. Ja byłem pierwszy z nazwą, Telofasi dopiero później i do tej pory szukam na hajs. Z wielką niechęcią przyznaję mu rację. On był pierwszy. Okay. Tak. Afterlife, GG. Tak. Więc jeszcze hajs od nich wyrwiemy. Mają z czego płacić, mają, spokojnie. Tak. W ogóle to jest śmieszna historia. Można w sumie nawinąć o niej ze względu na to, co było wczoraj. Gadajmy o wszystkim, mamy tyle czasu, potem prawda? To będzie cięte, człowieku, to no. Będę tylko ja i tak na samym końcu. Nie ma problemu, mów co chcesz. No, wczoraj na nocze w tym składzie, w którym byliśmy, 13 października 2012 rok, ja ściągnąłem ekipę na nocze do Warszawy z całym brandingiem. Natomiast bukowani byli wtedy tylko Pequeno, Bartes i Malwa, a Niwat miał zagrać tydzień wcześniej. Ale to tydzień przed wami zrobić warm-up? Tak? Znaczy ogólnie tak sobie wymyśliłem, że ogólnie Niwat będzie ogólnie tydzień wcześniej, później na nocze. To też chyba chodziło o budżet, już nie pamiętam dokładnie, ale jakiś tam był zamysł w każdym razie. A na tę samą datę dostał propozycję Niwat do Esku. Jeszcze Niwat wtedy nie grał w Esku. I to miał być jego debiut, na który czekał i zadzwonił do mnie, że jest taka sytuacja, ale że oczywiście przyjedzie do Afterlife'u, bo byłem pierwszy. Ja mówię, że nie ma takiej potrzeby, ogólnie jest tyle weekendów w roku, że sobie dogadamy. Nie. No i wówczas Niwalda zastąpił ten oto chłopczyk i to był jego trzeci występ? Bardzo możliwe, tak. Byłem bardzo świeżutki. Który to był rok? 12. To był chyba twój drugi... 8 lat temu. To był chyba twój drugi... Możliwe. Jezus. No. I go zastąpił, a tydzień później właśnie przyjechali całą ekipą. I wczoraj zagraliśmy w sumie w takim składzie, tak. Co śmiesznie wyszło. 8 tak, lat zdecydowanie. Później, nie? Jest jakie to czasy, stary, jak ja to widzę. Więc jakby Sebastiana... Odkrył Gigi, wiadomo. Nie. Bardzo szanowałem za produkcję i jakby... On w pewnym momencie, ty byłeś producentem, ale nie byłeś DJ-em, nie? Tak, ja tylko robiłem muzykę i nie grałem. Z tymi produkcjami, stary, tak, z takim rozstrzałem, w ogóle a propos historii, nie? Mhm. To jest w ogóle też turbo, w pewien sposób przypadek, że... I teraz jak to nie ma ślić, nie? Ale że ja się tak podjarałem, bo ja te... Seta ze Smolnej chociażby katuję na pamięć. Który? No ten producencki. A producencki, ten z moich numerów tylko, okej. Okay, no oprócz dyskoteki super, no.
jest, uwierz mi, rzesza ludzi, którzy bardzo lubią ten numer. Ja zagrałem w Tamie Disco, tak jak naprawdę tam... Mówiłem, ale... On jest skutecznym numerem, ale jest beznadziejnym numerem. Nie jest. No jest taki... Każdy... Jest. Słuchaj. Jest. Z jakiegoś powodu... Okay. Z jakiegoś powodu powstał. Jakiś kiedyś szanowany autor go napisał. Wiesz, w którym momencie, jak ja cię w ogóle poznałem i powiedziałem, ja co za typ? Jak ty wydajesz Taste the Music, Work It. Mhm, okej, okay. Poznańska ekipa, tak. Jak ten kawałek mi siatnie i dopiero mówię Wejkum, Sebastian, to w ogóle jest podpisane Sebastian Wejkum, a nie samo Wejkum. Work It. Nie, Work It jest jako sam Wejkum. Tak? Mhm. Nie, tak. Tak, żeby oczyścić ta Sebastian Wejkum albo Wejkum. Jak zaczynałem produkcję i wydawałem rzeczy takie progresywne, nazwijmy to, całe życie byłem Sebastian Wejkum. I miałem już naprawdę, mam zbudowaną pokaźną gdzieś tam na Beatporcie, swoją stronę i tak dalej. Potem sobie wpadłem na ten pomysł, że zacznę robić tech house'y, tak? I house'y, więc to się miało nijak estetycznie z tamtą muzyką, więc musiałem wymyślić coś innego. Nie bardzo chciałem odchodzić od tego, kim jestem i tak dalej, więc zostawiłem samego Wejkum. I jako Wejkum mam inny profil muzyczny na Spotify czy na Beatporcie, a Sebastian Wejkum czekał do dzisiaj. Przez ostatnie 2-3 lata nie dotykałem tego profilu i czekały na produkcje melodyjne, które będą wychodziły teraz, bo kończę sobie materiał spokojnie. Także Work It jako numer house'owy jest zdecydowanie pod Wejkumem, tak jak dyskoteka, tak jak te inne Glasgow Undergroundy, Simy Black i inne tam rzeczy. A takie armatki, takie te Midnight Train, o którym wcześniej rozmawialiśmy, to jest Sebastian Wejkum. Cieszę się, że lubisz ten numer, ja też lubię ten numer. I mało tego, to jest numer, który ma chyba najwięcej wyświetleń ze wszystkich moich numerów, które w życiu zrobiłem. Nie jest dobry w ogóle. No, ty masz marną selekcję, więc to by się zgadzało. No. Jak wam się jako takim właśnie mocnym graczom ten COVID teraz widzi? Macie opinię swoją wyrobioną a propos? Nie chodzi mi o całą sytuację polityczną, tylko właśnie w tej branży. Taki był u was strzał, czy te joby tak odpadały, czy jakieś tam... Jak tylko się coś tam pootwierało, to akurat nie mogliśmy narzekać i naprawdę... Mieliśmy dużo tych grań, czasami nawet też chyba po 2-3 jednego wieczoru. Czasami mieliśmy środa, czwartek, piątek, sobota. Tak, i jeszcze potrafiliśmy w niedzielę plenerek strzelić. Tak. Dokładnie. Dokładnie. Tak, ja z Bielsko-Białej jechałem bezpośrednio na plener w niedzielę. Więc to się udało. Natomiast też przez wycięcie covidowe w moim przypadku miesięczne tak naprawdę, no to musiałem odwołać 10 czy 11 imprez. I to też było takim dyskomfortem też dla organizatorów, właścicieli, bo zarówno ja chciałem zagrać, jak i oni chcieli, żebym ja był. Czekaliśmy cały czas do ostatniego momentu, czy jakie będą wyniki, czy będą te wyniki. No i to się odwlekało. Się wysypał się, nie? Wysypał się z tematem. Nie, w ogóle go nie słucham. To oglądam sobie sprzęt tutaj dookoła. Bardzo. No, w każdym razie na ten moment ten kalendarz praktycznie nie istnieje. I wpadają po prostu takie... Rzeczy jak wczorajsze, czyli live streamy. A zauważyliście takie coś, że właśnie na waszym jakby poziomie tych doświadczonych, że się ci DJ-e czy promotorzy jakoś tam szukają myków, czy się przebranżawiają w ogóle i tak dalej. W tym COVID-zie jakby ta kreatywność polska się uruchomiła też widocznie tam, czy raczej w ogóle... Znaczy zdarzają się przypadki, w których faktycznie zadziałało tak jak mówisz. Jest też gro ludzi, które po prostu czeka. Niektórzy po prostu też zaczynają myśleć o jakiejś normalnej pracy i powrocie do etatów. No to wiem, że nie ma szans, nie? Na przyjęcie do normalnej pracy. Nie, to musi być normalna głowa, żeby była normalna praca. Tak, więc to. Ja sam, szczerze mówiąc, jakby już o tym etacie z powrotem myślałem, że nigdy nie przyjdzie ten moment, że ponownie będę oglądał oferty pracy, ale gdzieś to chyba będzie czas to zrobić. Natomiast no, najgorsze jest ta niewiedza, bo nie wiemy, kiedy wrócimy tak naprawdę. Też nie wiemy, jak to się wszystko otworzy, to co się otworzy, tak? Kto przetrwa jakby na tym rynku. Na rynku, dokładnie. Jak ludzie zareagują, czy nie będą jeszcze na tyle wystraszeni, czy pomimo otwartych miejsc,
czy oni będą do tych miejsc napływać. I to jest jeszcze pytanie, no. Myślę, że część tak, bo będą wypuszczeni i tak dalej, ale druga część będzie być może taka zdystansowana. Więc to jest dużo znaków zapytania, dlatego też jednak te osoby, które jakieś właśnie w tym czasie poczyniły kroki do może nie tyle przebranżowienia się, co rozszerzenia swojej działalności na innych płaszczyznach, no to myślę, że to dobrze zrobili. Ja trochę przespałem ten okres, bo myślałem, że będzie, jak już otworzyli, to myślałem, że po prostu takim ciągiem pójdziemy. No trochę niestety wyszło jak wyszło. A jako promotor podejrzewasz, że wiosną znowu to okno takich outdoorowych imprez się otworzy i to... Tak, myślę, że w okolicach maja, to są moje tylko gdybania i przypuszczenia, ale wydaje mi się, że w maju powinno to już zacząć się otwierać. Myślę, że wcześniej. Wcześniej się outdoory nie otworzą raczej, chyba że będzie naprawdę dobra pogoda. Outdoory, tak. Więc słuchaj pytań i się nie włączaj. Bo nie znam angielskiego, outdoor, czyli za drzwi. Za drzwi. jako doświadczenie, bo też to pytanie zadałem Lisiusowi ostatnio, jak robiliśmy wywiad. Takie sztywne pytanie oficjalne. Dawaj, jedziesz. Uwielbiam sztywne pytania. Takie sztampowe, uwielbiamy. No? Jak my jesteśmy młodym projektem i lubię to pytanie zadawać. Tak. Jesteście na naprawdę dobrym etapie, w sensie z tym doświadczeniem. Jesteście na bardzo wysokim poziomie, wysokiej półce w Polsce i już na świecie jesteście cenieni, bo ty na Ibizie grałeś przed gwiazdami, przed Fatboy Slim i tak dalej. Klaptony. No ja nie. Ty klaptony, nie klaptony, nie? Mark Knight, nie tak dalej. Oj tam. Więc szacun. I teraz według was, jaka jest rada dla młodych, którzy wchodzą w tą branżę, żeby zajść naprawdę daleko? Ty zaczniesz. Ty zacznij. Ja się muszę zastanowić, żeby to było czy całe życie cytowane, to co powiem. Mów. Czyli cisza jest fajna w twoim przypadku. Cisza jest najlepsza. Znaczy moja rada jest taka, że... Ja zacznę. Jednak... Prawdziwość. Ej. Ciężka praca. Tylko i wyłącznie ciężka praca. Nie liczyć na niczyją pomoc. Warsztat, prawdziwość, ciężka praca. Pracować. Wysiedziane godziny. Czy chcesz być DJ-em i miksować, to masz poświęcić całe życie, pasję swoją na tym jednym, nagraniu. Jeżeli chcesz produkować muzykę, wysiedzone godziny przed Abletonem, Fruity Loopsem, Fruity Studio, czy tam Studio Loop. Jak to się nazywa? Fruity Studio? Fruity Loops? FL Studio. Nie skrócisz tej drogi. YouTube ci może pokazać pewne rzeczy, ale nauczyć uszy, bo to chodzi o naukę słuchu, czy do grania, czy do produkowania, czy do obu rzeczy. Musisz poświęcić całe swoje życie. Musisz każdą wolną chwilę, oprócz oczywiście rodziny, to jest najważniejsze, wiadomo. Natomiast cały swój taki wolny czas trzeba poświęcać swojej pasji. I mówię, i to nie tylko dla młodych DJ-ów, czy w ogóle producentów. Czy chcesz być ogrodnikiem, strażakiem, czy chcesz być, nie wiem, aktorem, czy porno, kurna, aktorem. No, nie no, nie żartuję. Wszystkim. Ale jeżeli... No. To nie ma przypadku. Jeżeli cokolwiek kochasz i chcesz to robić profesjonalnie, być w tym dobrym, no to niestety, ale ceną za to jesteś cały ty, po prostu. Cała twoja głowa. I tyle. I nie da się tego oszukać, po prostu. Cała twoja głowa. A siedząca obok łysa głowa, co na to? Tak, zgadzam się z Sebastianem. Ja bym dodał do tego jeszcze... Pieniądze na monitory studyjne, interfejs audio, kontrolery MIDI, syntezatory. Już. 50 tysięcy startu i możesz już marzyć o karierze. Już? Dobra. To teraz ja. Ja bym jeszcze dodał coś takiego, że zauważyłem wśród takich młodych grających, może nie tyle wiekowo, co po prostu zaczynających grać w klubie, ale taką jakąś zależność, że oni przygotowują swoje sety w domu, w sensie robią playlistę sobie i ją odgrywają w klubie. To nie jest tak, że gotowcy grają, natomiast po prostu... Mają ustawioną z góry kolejność. I wiedzą jakby co po czym ten. Strasznie jakby się zdziwiłem, że tak się dzieje, natomiast turbo odradzam czegoś takiego robienia z prostego względu, że nie jest się w stanie tak naprawdę wcześniej
dowiedzieć, co tak naprawdę w klubie przejdzie. Tym samym, jeżeli dany numer zostanie zagrany w nieodpowiednim momencie, on przejdzie bez echa. To zależy bardzo dużo od nastroju ludzi. Na przykład w piątek i w sobotę możesz zagrać w tym samym klubie, dla tych samych ludzi, o tej samej godzinie. I w piątek będzie super, a sobota zdechnie. Dokładnie, więc jakby odradzam takich rzeczy robienia już od samego początku, bo wtedy już się sami nakładają te kajdany. Mhm. I później będzie trudno im, trudno wyczuć publikę. Trzeba patrzeć, jak się gra. Więc to jest raz. Dwa, nauczyć się, o co chodzi w warm-upie. Niestety... bardzo mocny temat w ogóle. Tak, niestety... No stop na naszych ustach. O umiejętności zagrania przez młodzików warm-upów. Nie tylko innymi... młodzików, ogólnie. Tak, nie, jasne. Chodzi po prostu, wiesz, ale... mówiąc młodzików, jeżeli jest osoba doświadczona, która nie potrafi zagrać warm-upu, bo ma taką, wiecie, słuchajcie, presję, żeby być najlepszym na imprezie, to dla mnie jest mimo wszystko młodzikiem. Niedoświadczonym młodzikiem, nawet jeżeli jest starym, słuchaj, DJ-em. Mentalnie. Mhm. Trzeba umieć zagrać warm-up. I to jest najważniejsze, moim zdaniem, najważniejsze. To w imprezie jest zagrać warm-up. Bo jeżeli jesteś w stanie zagrać warm-up, zagrasz tak naprawdę o każdej porze. I to jest moim zdaniem też bardzo istotne dla młodych, ale też właśnie do ogólnie grających. Bo często właśnie, tak jak Sebastian powiedział, jest prześciganie się w graniu sztosów. A to nie o to chodzi. W top 10. To jest. No, ale ogólnie sztosów, nazwijmy to. Natomiast to na tym nie polega. Często jest tak, że ja do tej pory tak naprawdę staram się sprawdzać, przed kim gram, po kim gram, niezależnie czy to jest Polak, czy osoba z zagranicy. I to też myślę, że jest istotne z szacunku dla osób, z którymi się gra i dla całej imprezy. Tak, żeby trochę pochłonąć stylistykę i się troszeczkę dostosować tak w swoim stylu, ale żeby nie się nie grywało. Żeby było klamrą, jakby żeby impreza się budowała od samego początku do końca, a nie były takie przeskoki, skoki. Dlatego też jakby dosyć istotną kwestią podczas organizacji imprezy jest ustawianie jednak grających. No słuchajcie, no, zapraszanie gwiazdy to jest duża inwestycja. Przychodzi na to 1000 osób, liczmy, no plus minus, wiadomo. Są oczekiwania wobec gwiazdy. Gwiazda ma oczekiwania wobec nas, to znaczy kogo dadzą przed nim, po nim, no wiesz. I to jest bardzo ważne, żeby on się czuł komfortowo, bo jak on się będzie czuł komfortowo, to zajebiście zagra. Promotor zarobi, ludzie będą szczęśliwi, my będziemy... Cała ta układanka... To się wszystko składa, więc był prosty przykład. Ostatnio był Clapton czy Mark Knight i tak dalej, i tak dalej. Ja grał Seb Skalski. No Seb Skalski jest mega doświadczony w ogóle DJ-em i w ogóle producentem. Sebka pozdrawiamy, bo jest mega utalentowanym typem. I dali również mnie. No i miałem to szczęście, że grałem po Marku. I słuchajcie, to co zagrał Seb Skalski, czy Chris Jacks przed Claptonem, o rany. To co Chris Jacks zrobił, mimo że to miało 122 BPM, po nim grał Mark Knight, to słuchajcie, ten warm-up to był taki, że... mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie jestem przekonany, czy Mark Knight, czy to był Clapton, nieważne, czy super gwiazda house'owa byłaby w stanie taką energię przekazać przez swojego main seta, niż Chris Jacks zrobił przed warm-upem. To było, ten warm-up był po prostu przegenialny. W ogóle nie powinienem tak Krzyśkowi mówić, on jest już w ogóle... Ale jest podobny do mnie, znaczy ja do niego. Tak, to jest w ogóle zabawne. Sprawdźcie, jak wygląda Chris Jacks, jak wygląda Gigi i porównajcie. To jest, tam był, ja nie wiem, to... Tam coś się odwaliło. Tam coś się odwaliło. No. Więc, ale czekaj, bo wróćmy jakby już taką klamrą do tego pytania. Do rad dla młodych DJ-ów, tak, i producentów. Więc myślę, że to jest bardzo istotne, żeby właśnie budowę całej imprezy, o co chodzi. Wiadomo też, że osoby, które zaczynają, zazwyczaj też są ustawiane na warm-up. Z różnych względów. Zazwyczaj to są względy takie... Że będzie mniej ludzi jeszcze w klubie, więc jeżeli się potknie młody chłopak, młodzik, to nie będzie przypału. Trochę, tak to działa. To tak trochę działa, natomiast ja trochę też jeszcze bardziej właśnie jak ustawiam te line-upy, to też patrzę przez pryzmat tego właśnie, żeby właśnie kształtowali się już na tych warm-upach. I myślę, skill, żeby to na to zwracać uwagę. Później też szczerość i
I chciałbym też obalić jeden z mitów. Myślę, że akurat jak siedzimy, to jesteśmy dobrym tego przykładem, że nie trzeba afterować, biforować, chodzić na obiadki branżowe i tak dalej, żeby być w tych line-upach, bo obaj jak... Nie wchodzimy w dupki. Znaczy... Nie liżemy, tak? Pupeczek, nie można. Trzeba być sobą i być zdystansowanym do takiego towarzystwa. Po prostu. Znaczy, nie tyle zdystansowanym jako takim tym, natomiast to nie jest wyznacznik, że nie trzeba afterować, zarywać noce, nose i tak dalej. Używki też w niczym wam nie pomogą. To jest moje zdanie osobiste. Używki w niczym wam nie pomogą. Tak. Nigdy. Podbijam wątek młodych. Ja zauważyłem też troszkę po sobie, że jednak mimo starań, nie? Że okej, siedzisz w chacie, czy ja siedziałem w domu, klepałem te sety i tak dalej, nawet wysyłałem i tak dalej. Jakby jest tyle obstawionych stołków właśnie doświadczonymi DJ-ami, że na młodych to mają często wywalone. Mhm. I przyszedł ten moment, że miałem tę przyjemność właśnie poznać jednego z doświadczonych DJ-ów tu w Poznaniu, mhm. Macieja i tak dalej. I w sumie dzięki naprawdę wsparciu bardziej doświadczonego, co niektórzy mogą nazwać plecami, no ale jakby to wczoraj rozmawiałem z moją ekipą, że jakby rzetelna, konsekwentna praca jest bardzo ważna, ale też bardzo ważne są te proporcje, czyli ta bardzo rzetelna, konsekwentna praca plus poparcie starszego DJ-a, co można nazwać oczywiście plecami, tworzy nie tyle drogę do sukcesu, co bardzo sprzyjające warunki. Oczywiście. To w moim przypadku to był Gigi. Dziękuję bardzo. To był doświadczony DJ. Nie wiem, czy to można nazwać włażeniem w dupę. Nie, bo musimy rozgraniczyć jakby... To, co powiedziałeś, jest 100% prawdą. Natomiast taka znajomość nie musi wynikać jakby... Bo po prostu moim zdaniem jest 80% osób, które, nie wiem, wchodzi na rynku, czy też jest na rynku, ma przeświadczenie, że wszyscy robią właśnie w ten sposób, że chodzą na te aftery, bifory przysłowiowe, bo muszą być w środowisku, żeby zaistnieć. I tu uważam, że to my jesteśmy przykładem, że nie trzeba tak robić. Natomiast wracając do tego, co ty powiedziałeś, oczywiście jest w tym racja, natomiast ta znajomość nie musi polegać właśnie na klepaniu się po plecach na afterach, czy zarywaniu trzech nocy pod rząd longiem. To na przykład w moim przypadku wygląda w ten sposób, że ja wypatruję takie osoby, załóżmy, z DJ-ki na parkiecie, tak? Bo zazwyczaj to działa, wiadomo, w moim przypadku działa dokładnie tak samo się, że ja najpierw zacząłem jeździć na imprezy, później zacząłem jakby myśleć o tym, żeby organizować imprezę, a później, żeby zacząć grać, tak? Więc jakby też gdzieś... Jak widzę osoby, które przychodzą na moje imprezy, widać flow, jak się ktoś bawi, jak czuje rytm i tak dalej. I później, jeżeli widzę, że załóżmy ta osoba zaczęła się uczyć grać i tak dalej, no to później po prostu ją monitoruję i jeżeli jest potencjał, to się będzie samo spełniać. Sam to monitoruję, sprawdzam, tak. Kibicuję i wtedy też w jakiś sposób próbuję im pomóc zaistnieć. Natomiast też uważam, że to jest też jak z piłkarzami, że też nie można, moim zdaniem, nie można też od razu za dużo tych grań organizować. Z tego względu, że tu trzeba też dozować, żeby... Mądrze wprowadzić. Dokładnie, bo szybko jest też, że to przeświadczenie... że kurde, już jestem super, nie? Zachłyśnieś. Mam dużo imprez, już teraz ludzie przychodzą, bawią się i tak dalej i nagle okaże się, że załóżmy po pół roku... Nosek i nie ma. Chłopaka nie ma dziewczyny. Nie, po prostu nagle zostanę wycięte z różnych względów i nagle jest pytanie, o co chodzi, nie? Pół roku było super i myślałem, że już to pikuje... A później okazuje się rzeczywistość inna, więc jakby lepiej, moim zdaniem, wolniej, pokornie do przodu, tak. Systematycznie niż bęk i już za chwilę cię nie ma. No tak, bo to za krótki czas, żeby wyrobić sobie warsztat, no, który jest bardzo potrzebny więc potem fajnie do jak fajnie jak są osoby grające, które gdzieś tam wspierają wchodzących, ale tak jak mówię, no jakby tutaj...
Jest mnóstwo przykładów, gdzie nie było tej osoby, która by ci podała rękę, a jedynie znaczy, tą ciężko... Wiesz, trzeba ale to też trzeba mieć szczęście, no jakby... No ja... szczęście, albo naprawdę być naprawdę tytanem pracy i tą swoją pracą pokazać ludziom w różnych takich, wiesz, powiedzmy... No tak, ale wiesz, miejsca, no jest dużo, moim zdaniem, lepszych DJ-ów od nas, którzy siedzą po domach, tak, i jakby nigdy nie zaistnieli, więc jakby szczęście też trzeba mieć, więc... Tak. Ale też trzeba mieć bardzo dużo samozaparcia. No nie, no, jeżeli ma, siedzi ktoś w domu bardzo utalentowany i ma nadal problem, że nie on jest gdzieś tam na miejscu kogoś, to nie widzę problemu, żeby on zrobił taką robotę, żeby się pokazać. Słuchaj, nagrać coś, napisać do jednej czy drugiej, powiedzmy, do jednego czy drugiego portalu muzycznego, słuchajcie, jestem taki i taki, mam ewentualnie dorobek produkcyjny taki, no bo jednak setem się przebić, a produkcją się przebić, jednak produkcją jest dużo łatwiej się przebić. Jeżeli jesteś DJ-em i producentem, masz, uważam, troszeczkę łatwiej niż samym DJ-em. I jeżeli ktoś siedzi w domu, który jest niezadowolony z tego, jak się toczy jego kariera, i ma problem ewentualnie z tym, że nie on jest na danym miejscu, uważam, że wina tylko i wyłącznie leży po jego stronie, nie po stronie świadka, nie po stronie muzyki. On może mieć pretensje, że teraz jest inny trend muzyczny, inny nurt i tak dalej. To niech się trochę, wiesz... To się troszeczkę łączy. Co ja powiedziałem, nie? Że właśnie ty, ani to, tylko te proporcje konsekwentnej, rzetelnej pracy i tego wsparcia doświadczonych tworzą te sprzyjające warunki. Nie? Tak. Nie, tak. I słowo honoru, ja tutaj przytoczyłem półśmieszkiem swój przykład, ale takie były fakty. To mnie Gigi jako pierwszy zaprosił zarówno do... inaczej, zaprosił mnie do lustra do grania Macon za może nie prośbą, ale za sugestią Gigi'ego. A potem Gigi mnie ogarnął na Smolną, też to był Gigi. Także to jest, jakby nie było, ojciec mojego klubowego sukcesu w Polsce. Ten, który jest sukcesem, pracuje nad tym, ale jest i tak już sporo. Kwestia jest prosta. Ktoś czyli ma potencjał. Właśnie poczuł potencjał, to jest tak miłe słyszeć od niego na żywo. Naprawdę, tak. Ja już straciłem go dawno temu. Tak nie? I nie. No, tak zależy od dnia, godziny, wiesz, to są różne wytyczne w tym przypadku. W każdym razie ja mogę dać komuś szansę. I na przykład wiedziałem od razu, że ten oto człowiek ją wykorzysta i jakby to nie jest tak, że później wiedziałem, że kurde, będę musiał prosić się kogoś, żeby go gdzieś tam zaprosić. Ja wiedziałem, że on wejdzie raz i on tam już zostanie, nie? No i tak faktycznie jest. No i jakby ta pewność w niego, z niego emanuje, ale też tą pewność od niego jakby też poczułem. Mhm. I wiedziałem, że on zostanie w tych miejscach. To jest takie piękne. Prawda? Co mówisz, Boże? Piękne. Złotousty Patryk. Kocham. Prawda? Naprawdę. Nie, tutaj sobie ja nie robię. Co mam ci powiedzieć? Jesteś w porządku. Lubię cię. Wracamy razem jednym samochodem. No. Super. No. Fajnie. Zamykające pytanie, myślę, bo to jest dobry moment, żeby domykające pytanie już, które właśnie też wrzucam w wywiadach, takie już nasze enklawowe. Z czym kojarzy wam się, czym dla was jest dobry clubbing? I tutaj musi paść słowo emocje. Dla mnie dobry clubbing polega na tym, że wchodzę do miejsca i to nie jest niezależnie jakie to jest miejsce, czy to jest klub, plener, festiwal, to jest absolutnie dla mnie nieistotne. Wchodzę, czuję fajny klimat od ludzi, uśmiechy, te właśnie pozytywne emocje, gram i już podczas seta widzę jakby to, że rano wstanę uśmiechnięty i jakby to jest dla mnie esencja dobrego clubbingu. Mhm. Ładnie to powiedziałeś. Tajku? O Jezu, mam tyle myśli w głowie, słuchajcie, co to jest dobry clubbing? Co to jest dobry... O, ciasteczko, dziękuję. Polecam, no. To jest tak szeroko zadane pytanie, co to jest clubbing, ale pierwsze, wiecie, co mi przyszło do głowy? Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to był chyba... Co to był? Czy to był maj? Po jakim dużym festiwalu? Jaki duży festiwal odbywał się na wiosnę? Jeszcze raz. Jaki duży, fajny festiwal za sprawą Follow the Step odbywał się chyba na wiosnę, gdzie mieliśmy przyjemność grać after party na Smolnej, na patio. W ciągu dnia, ja chyba grałem to o 9:30. To nie była wiosna, to była Undercity. I to była jesień, późna jesień. Nie, bo było słoneczko, było cieplutko. Stary, tak? Było cieplutko, było wspaniale. A może to było po jakimś brejszy? After po brejszy. Tak, nieważne. Brejszy. Więc tak, dla mnie definicją clubbingu
to jest to, co widzę przed oczyma. Czyli ciepły miesiąc, lato, słońce, godzina 9, 10 czy 11, prawie w południe. I afterparty po dużym festiwalu na Smolnej, na patio, obsadzone sloty Gigi, Macon. Ja miałem to szczęście również grać. I to, jaka tam była energia, jaka tam była muzyka, tam było patio przepełnione ludźmi, tam było, no wtedy to był full patio. Ja wtedy nie widziałem nigdy wcześniej tylu osób na patio. Bo nie byłeś chyba też na pierwszym afterze, jaki miał miejsce na Smolnej, czyli after po instytucie. Tak? Ten, który tego... mnie zaprosiłeś, żebym zagrał z tobą? Nie. Tak. Nie. No nieważne. To jest właśnie, to są ludzie świadomi. O Jezu, to są ludzie świadomi, którzy wiedzą, co to jest Joris, wiedzą, co gra Gigi, wiedzą, co to jest Afterlife, wiedzą, co to jest Tale of Us i wiedzą, co to jest Tech House. To jest dla mnie świadomość ludzi, którzy fantastycznie odnajdują się w tej muzyce i jak są na tym patio, są tą wspólnotą, my gramy, jest słoneczko, jest pięknie. To jest dla mnie definicja clubbingu. To ja to będę po prostu takie, wiesz, to jest bardzo subiektywne, ale jak mnie zapytałeś, co to jest clubbing, to jest ten właśnie ciepły miesiąc na patio po dużym festiwalu, afterparty, 12 w południe, full ludzi, piękna muzyka. To jest to. To jest clubbing. I świadomość, wielka świadomość ludzi. To czyli ta cała nation, tak? Club nation? Tak to można nazwać? Clubbing society. Society. Ładne. Uwielbiam hiszpański. Ja myślę, że to z francuskiego, ale okej. Okay. Tak. No. Panowie. Nie chcesz niczego dograć? Wyczerpaliśmy temat. Jasny gwint, jakie to było dobre. Jesteśmy 400 km od domu, masz jeszcze czas.